Wir wollen jetzt noch etwas miteinander nachdenken, was die Bibel über den dritten Himmel sagt. Chcielibyśmy teraz zająć się tym, co mówi Biblia w tym trzecim niebie. Wir lesen dazu zuerst drei Stellen. Czytamy na początek do tego trzy miejsca. Die erste Stelle nochmal 1. Könige 8, Vers 27. I do tego miejsca chcielibyśmy przeczytać z pierwszej królewskiej 8, 27. Pierwsza królewska 8, 27. Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi, to niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Und Jesaja 6, Vers 1. Izajasza, 6 rozdział, 1 wiersz. Bis uns seine Schleppen erfüllten den Tempel. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Und Lukas 23, Vers 43. Von Marius. I Łukasza 23. Łukasza 23, 43. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Gottes Wohnung im Bereich der Schöpfung. Boży obszar w stworzeniu. Ich möchte auch wieder mit einer kleinen Begebenheit beginnen. Chciałbym znów rozpocząć pewną historię. Eine junge, glücklich verheiratete Frau. Pewien młodzieniec poślubił niewiastę. Lernte den Herrn Jesus kennen und war sehr glücklich. Poznał Pana Jezusa i był bardzo szczęśliwy. Sie bekam mit ihrem Mann zwei kleine Kinder. Ona otrzymała swoim mężem dwójkę dzieci. Es war eine große Freude für die kleine Familie. I to była wielką radością dla tej małej rodziny. Obwohl der Mann noch nicht Gott kannte. Pomimo tego, że mąż jeszcze nie znał Pana Jezusa. Eines Tages, der Mann war auf einer Geschäftsreise. Pewnego razu ten mąż był w podróży z swojej firmy. Erkrankten die beiden Kinder an einer sehr ernsten Krankheit. Te dwoje dzieci zachorowały na bardzo poważną chorobę. Und an dem Tag, wo der Mann zurückerwartet wurde, a w dniu, w którym był oczekiwany ojciec, starben beide Kinder. Zmarły oboje tych dzieci. Die Frau war sehr traurig. Ta kobieta była z tego powodu bardzo smutna. Sie sagte zu dem Herrn, wie soll ich das meinem Mann sagen? I ona wołała do Pana i mówiła, jak ja mam to powiedzieć swoim mężowi. I der Herr hat ihr geholfen. Pan jej w tym dopomógł. Ihr Mann kam nach Hause. Jej mąż wrócił do domu. Sie begrüßten sich. Oni przywitali się. Und die Frau sagte zu ihm, i ta żona mówi do niego, ich muss dir etwas erzählen. Ja muszę ci coś opowiedzieć. Jemand hat mir zwei Juwelen geliehen. Ktoś pożyczył mi dwie monety. Und er möchte sie zurückhaben. I on chce je mieć z powrotem. Was soll ich tun? Cóż mam uczynić? Und der Mann sagt zu ihr, ten mąż powiedział do niej, du musst sie ihm zurückgeben. To musisz je oddać z powrotem.
Dann hat sie ihn an der Hand genommen. I ona wzięła go za rękę. Und sie ist in das Schlafzimmer der Kinder gegangen. I poszła do pokoju z tymi dziećmi. Und da lagen die beiden. Tam one leżały. Jetzt verstand der Mann, was die Frau zurückgegeben hat. I on wtedy zrozumiał, co ta niewiasta z powrotem oddała. Obwohl der Schmerz sehr groß war, pomimo wielkiego bólu, który był, konnte die Frau ihre beiden in die Hände des Herrn Jesus übergeben. Ona była w stanie oddać tę dwójkę w ręce Pana. Und auch der Mann ist in Gott ruhig geworden. I ten mąż też został, znalazł spokój w Panu. So sieht Sterben von dieser Erde aus. Sieht sich Sterben von dieser Erde aus an. Tak, w taki sposób wygląda śmierć z punktu widzenia na ziemi. Vom Himmel aus sieht es sich ganz anders an. Z punktu widzenia w niebie wygląda to zupełnie inaczej. Der Herr Jesus wollte diese beiden einfach schon bei sich haben. Gdyż Pan Jezus chciał po prostu mieć tą dwójkę już u siebie. Und als sie bei ihm die Augen aufmachten, kiedy one u niego otwierają oczy, da waren sie sehr glücklich. To one były, są bardzo szczęśliwe. Und wenn die Eltern auch Gott nicht verstehen konnten, pomimo, że rodzice tego nie rozumieją, so dürfen wir doch einfach Gott mit ihnen vertrauen. To my chcieliby razem z Panem mu ufać. Wir haben den Vers von Salomo schon mal vor unseren Augen gehabt. My już mieliśmy ten fragment z pierwszej królewskiej. Sollte Gott wirklich in diesem Haus auf der Erde wohnen? Czy rzeczywiście Bóg ma mieszkać w tym domu rękami zbudowanym? Gott hatte gesagt, er wollte dort wohnen. Bóg powiedział, ja chcę tam mieszkać. Im Allerheiligsten. W tym miejscu najświętszym. Und damit auch in dem Tempel. A przy tym, w tej świątyni. Salomo sagt, der Himmel. Salomon mówi, niebo. Und wir haben vorhin über den Himmel nachgedacht. I wcześniej mogliśmy razem myśleć o tym niebie. Er kann dich nicht fassen. Ona nie jest w stanie cię pojąć, objąć. Und dann sagt Samuel, und der Himmel, Himmel. Ale Salomon mówi, ale niebiosa, niebios. Kann dich auch nicht fassen. Też nie są w stanie cię ogarnąć. Du bist viel größer. Jesteś o wiele, wiele większy. Was ist der Himmel, Himmel? Cóż to jest to niebo, niebios? Der Himmel, der Engel, ist für diese Erde ein besonderer Ort. To niebo jest dla aniołów szczególnym miejscem. Er muss schöner sein wie diese Erde. On musi być piękniejszy niż ta ziemia. Wir können nicht viel darüber sagen. My nie jesteśmy w stanie zbyt wiele o tym powiedzieć. Aber wir haben gesehen, dass in dem Himmel nicht alles schön ist. Ale my żeśmy mogli wiedzieć, że nie wszystko tam jest piękne. In dem Himmel war auch Unreinheit. Już widzieliśmy, że w tym niebie jest nieczystość. Und Gott kann nicht ruhen, wo Unreinheit ist. Bóg nie jest w stanie spocząć, gdy jest nieczystość. Und deshalb gibt es im Himmel nochmal einen Himmel. Dlatego w tym niebie jest jeszcze jedno niebo. Einen besonderen Ort. Szczególne miejsce. In dem Buch der Chronika steht der Himmel, der Himmel. Księdze Chronik też jest określenie niebo, niebios. Das ist ein besonderer Ort. I to jest szczególne miejsce. Aber fassen kann er Gott auch nicht. Ale objąć, ogarnąć tego nie jest w stanie Bóg. Gott wohnt im Vaterhaus. Gdyż Bóg mieszka w domu Ojca. Da ist Gott völlig in Ruhe. Tam jest Bóg zupełnym pokoju. Wir lesen 1. Mose 7, Vers 89. 4. Mose 7, Vers 89. 4. Mojżeszowa 7, 89. Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 89 werset.
A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do niego z przebogarni, która była nad Arką Świadectwa, pomiędzy dwóch cherubinów i przemawiał do niego. So war es im Zelt der Zusammenkunft und im Tempel. Zarówno w przybytku Bożym, jak i w świątyni. Dass wenn man hineinging, zuerst das Heiligtum war. To, gdy się weszło, było umiejsce święte. Und vom Heiligtum aus ging man nochmal in einen besonderen Raum, das Allerheiligste. I z tego miejsca świętego można było wejść do tego szczególnego miejsca, miejsca najświętszego. Und da war die Bundeslade. Tam znajdowała się Arka Przymierza. Und da hörte Mose die Stimme Gottes. I tam słyszał Mojżesz głos Boży. Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Tam rozmawiał Pan twarzą w twarz z Mojżeszem. Wir haben den Thron im Himmel gesehen. Mojżeszmy oglądali tron, który jest w niebie. Aber auch Satan kann da hinzukommen. Ale również i Szatan jest tam do niego przystęp. Und auch die Dämonen bekommen da Hinweise. I również dämony otrzymują tam wskazówki. Was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Co mogą uczynić, a czego nie mogą uczynić. Aber wir haben gelesen, dass im Todesjahr des Königs Ossia Jesaja den Thron Gottes sah. Ale my żeśmy czytali, że w roku śmierci króla Uzjasza widział tron Boży. Und da sah Jesaja den Thron umgeben mit den Seraphim. Jesajasz tam widział ten tron otoczony serufinami. Umgeben von diesen hohen Engeln, die die Heiligkeit Gottes bewahren. Ci aniołowie, którzy chronią świętości Bożej. Die ganze Atmosphäre war so heilig, ta atmosfera jest tak święta, dass Jesaja, obwohl er ein auserwählter Prophet Gottes war, pomimo tego, że on był, Jesajasz był wybranym prorokiem Bożym, sofort empfand, dass er das eigentlich nicht sehen durfte. To on od razu odczuł, że nie jest godzien tego widzieć. Wie er das sah, hat er gedacht, ich muss jetzt sterben. Gdy on to widział, powiedział, ja muszę umrzeć. Und da ist ein Engel gekommen, ein Seraphim. I tam wtedy przyszedł anioł, Seraphim. Ist zu einem Altar geflogen und hat eine feurige Kohle geholt. I on podleciał do ołtarza i wziął rozżarzony węgielek. Und hat damit die Lippen von Jesaja berührt. I tym dotknął ust Jesajasza. Und hat gesagt, deine Sünde ist von dir gewichen. On powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Und Jesaja war sehr beeindruckt. Jesajasz był tym bardzo poruszony. Wie die Engel da flogen und sagten, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscher. Gdy on widział, jak ci aniołowie latały i mówiły, święty, święty, święty jest Pan zastępem. Und wie der Rauch da war. Jak ta wąż się tam wznosiła. Wie alles von der Herrlichkeit Gottes sprach. Która to wszystko mówiło o tej wspaniałości Bożej. Übrigens sagt uns der Heilige Geist in Johannes 12 durch den Johannes. Poza tym Duch Święty mówi nam w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Als der Herr Jesus den Tempel verließ und sein öffentlicher Dienst zu Ende war. Kiedy Pan Jezus opuszcza świątynię i jego oficjalna służba dobiega końca. Dass Jesaja von dem Herrn Jesus gesprochen hat. Tam, że Izajasz mówił właśnie o Panu Jezusie. Und er erwähnt Zitate aus Jesaja 6. Tam są użyte cytaty z Izajasza 6 rozdziału. Und Johannes sagt, dass Jesaja da den Herrn Jesus gesehen hat. Jan mówi tam, że Izajasz widział Pana Jezusa. Dessen Dienst die Menschen nicht angenommen haben, den sie verworfen haben. Tego, który lud izraelski odrzucił jego służbę. Und 3 Tage später haben die Menschen den Herrn Jesus ans Kreuz gehängt. A 3 dni później ludzie powiesili Pana Jezusa na krzyżu.
den, der hier auf dem Thron sitzt. Ten, który siedzi tutaj na tronie. Es war ein hoher, erhabener Thron. To był wysoki, wzniosły tron. Hier ist keine Sünde bei dem Thron. Tu nie ma grzechu przy tym tronie. Wenn es um die Empfindung bei Jesaja ging, ist aber dieser Altar da. Jeśli chodzi o odczucia, które miał Izajasz, tam był ołtarz, znajdował się ołtarz. Und wir wissen, dass am Kreuz der Herr Jesus sich hingegeben hat. Ale wiemy, że Pan Jezus się oddał na krzyżu, um die Sünde aus der Welt wegzunehmen. Aby zabrać grzech z ziemi. Im Himmel gibt es keine Sünde. W niebie niebios nie ma grzechu. Da hat kein Satan, kein Dämon Zutritt. Tam w niebie niebios nie ma dostępu szatan ani żaden demon. Wir lesen 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4. Na przeczytamy z 2. Korinther 12. Drugi Korinther 12, drugi wiersz. Wiecie, że gdy byliście poganami, to nie mych bożków, jak was widziano, czwarty wiersz. Od 2 do 4. Widzicie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was widziano, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Hier erzählt Paulus etwas von diesem Himmel. Tutaj Paweł opowiada coś o tym niebie. Es war 14 Jahre her, dass Paulus das erlebt hat. To było 14 lat temu, jak Paweł to przeżył. Er sagte, ich weiß nicht, ob ich mein Leib dabei hatte. On mówi, ja nie wiem, czy ja miałem moje ciało wtedy. Oder ob das nur mein Geist und meine Seele gesehen hat. A czy to się stało przez moją duszę i mój umysł? Er sagt, Gott weiß das, aber ich bin entrückt worden in den dritten Himmel. Bóg wie to, ale ja byłem pochwycony do trzeciego nieba. Przeczytałem z 1 Koryntian. Czytałeś jeszcze raz. Z drugiego przeczytałem. Ihr hattet die Verse gelesen. Ja, aber ja, gelesen aus 1. Korinther. Ach so, dann müssen wir noch lesen. 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju i słyszałem niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Er sagt, er weiß nicht, wie das passiert ist. On mówi, ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Aber er kennt ganz genau, dass das der dritte Himmel war. On wiedział dokładnie, że to było to trzecie niebo. Die ersten Himmel sind in der materiellen Welt. Die ersten Himmel, 1. Mose 1, sind in der materiellen Welt. Das pierwsze niebo jest materialne. Darüber gibt es die unsichtbare Welt, den Himmel der Engel. Istnieje to niematerialne niebo, tam gdzie mieszkają aniołowie. Und darüber gibt es den dritten Himmel. Ponad nimi jest to trzecie niebo. Einen reinen Himmel. Niebo niebios, to czyste niebo. Auf den die Seraphim aufpassen. Na które uważają ci cherubini. Seraphim. Und sagt, ich bin dahin entrückt worden. I on mówi, ja byłem tam pochwycony. Und ich habe auf einmal gehört, dass da Worte gesagt werden. Ja, tam słyszałem słowa. Und sagt, ich darf sie nicht sagen. I on mówi, ja nie mogę ich powiedzieć. Der Mensch darf das hier auf der Erde nicht sagen. Człowiek nie może tego tu na ziemi wypowiadać. Das übersteigt das, was wir auf der Erde haben. To przewyższa to, co my tutaj na ziemi mamy. Wir lesen Lukas 23, Vers 43. Wir haben das gelesen. Ich erwähne es nochmal.
Der Herr Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, gdybyśmy czytali z Łukasza 23, chciałbym to powtórzyć. Pan Jezus powiedział do tego wahrlich, na krzyżu. Wahrlich, ich sage dir. Powiedział, zaprawdę powiadam ci. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dziś będziesz ze mną jeszcze w raju. Als der Herr Jesus starb, jak Pan Jezus umarł, befahl er seinen Geist in die Hände seines Vaters. On powierzył swojego ducha w ręce Ojca. Sein Geist ging ins Vaterhaus zu dem Vater. Jego duch udał się do domu Ojca. Aber der Herr Jesus ging auch ins Paradies. Ale Pan Jezus udał się również do raju. Und er sagt zu dem Mann, i on powiedział do tego człowieka, der da am Kreuz an ihn glaubte, tego, który wisiał na krzyżu i w niego uwierzył, heute treffen wir uns da wieder. Powiedział, my znowu się tam spotkamy. Der Mann gehörte noch nicht zur Versammlung. Ten, mężczyzna nie należał do zgromadzenia. Die Versammlung wurde erst 52 Tage später geboren. Zgromadzenie narodziło się 40 dni później. Nach der Auferstehung dauerte es noch 50 Tage, bis der Heilige Geist kam. Po niebowstąpieniu Pana Jezusa trwało 50 dni, zanim został zesłany Duch Święty. Aber der Jesus ging ins Paradies. Ale Pan Jezus udał się do raju. Und an diesem Ort fand er Adam und Abraham und Daniel und alle des Alten Testamentes. I tam znajdował się Adam, Abraham, Dawid, wszyscy wierzący starotestamentowi. Alle alttestamentlich Gläubigen sind im Paradies. Wszyscy wierzący ze Starego Testamentu są w raju. Und dieser Mann würde heute auch da zu dem Herrn Jesus kommen. Dieser Mann würde auch heute zu dem Herrn Jesus ins Paradies kommen. Ten mężczyzna w tym dniu był razem z Panem w raju. Wie der Herr Jesus starb, ging er sozusagen, jak Pan Jezus umarł, można tak powiedzieć, durch die Himmel. Przez niebo. Hebräer 4, Vers 14 sagt, wir haben einen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist. My mamy w Hebrajczyków 4, 14, mamy arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa. Der Jesus ging sozusagen durch den ersten Himmel, Pan Jezus przeszedł przez pierwsze niebo, den zweiten Himmel, przez te drugie niebo, und er ging auch zu Gott in den dritten Himmel. I poszedł do Boga, do tego trzeciego nieba. Und er sagt, du wirst mir folgen. I on powiedział, ty pójdziesz za mną. Und Jesus ist dahin gegangen, um vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. I on udał się, aby stanąć przed obliczem Bożym. Hebräer 9, Vers 24 lesen wir. Tam z Hebrajczyków 9, 24. Hebrajczyków 9, 24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawić dla nas, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. Hier sehen wir nochmal. Der Herr Jesus ist nicht in das mit Händen gemachte gegangen. My tu oglądamy, że Pan nie wszedł do tego, co jest rękami zbudowane. Das ist nur ein Bild. To jest pewien obraz. Aber er ist in den Himmel selbst gegangen. Aber on osobiście udał się do niego. In das Heiligtum hinein. Do tego miejsca świętego. Und damit auch in das Heiligste, Allerheiligste. Ale i tym sposobem do tego miejsca najświętszego. Denn im Augenblick, wo der Herr Jesus starb, w tym momencie, w którym Pan Jezus umarł, zerriss der Vorhang von oben bis unten. Rozdarła się zasłona świątyni od góry aż do dołu. Die unsichtbare Welt, ten świat niewidzialny, und der Ort des Allerheiligsten, i te miejsce najświętsze, sind in gewissem Sinn eins geworden. W pewnym sensie stały się jedne. Und doch sind noch Unterschiede da. Ale pomimo tego są pewne różnice. Im Paradies gibt es keine Sünde. W raju nie ma grzechu.
Wir lesen Hebräer 10, Vers 9 bis 22. Hebräer 10, so wie es da steht. Vers 19 bis hierhin. Z Hebrajczyków 10, 19, 22. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, która zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, zbliżamy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone. Durch das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu ist der Weg zu Gott frei geworden. Droga do Pana Boga została otwarta. Die Gläubigen im Alten Testament konnten so nah nicht zu Gott gehen. Wcześniej ludzie nie mogli tak przybliżyć się do Boga. In dieser Zeit dürfen wir Gott nahe. W obecnym czasie możemy zbliżać się do Boga. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt. My mamy śmiałość przybliżać się do Boga. Und wir dürfen schon von dieser Erde aus um den Herrn Jesus uns versammeln. I my już tutaj na ziemi możemy gromadzić się wokół Pana Jezusa. Und ihm Anbetung darbringen. Aby mu wnosić uwielbienie. Und seinen Tod verkündigen. I zwiastować Jego śmierć. Wir dürfen heute schon Dinge tun, die wir später im Himmel auch tun werden. I my możemy czynić już tu na ziemi rzeczy, które będziemy czynić w niebie. Das ist der herrliche dritte Himmel. To jest to wspaniałe trzecie niebo. Wenn jemand, den wir gekannt haben, der ein Eigentum des Herrn Jesus war, jeśli pomyślimy o kimś, kto był własnością Pana Jezusa, vielleicht vor nicht langer Zeit gestorben ist, i być może w niedawnym czasie odszedł, dann ist er dahin, in den dritten Himmel gegangen. To on jest tam, do tego trzeciego nieba, zabran. Da ruht er von der Sünde. Tam odpoczywa on od grzechu. Im Moment ist da kein Unterschied zwischen alttestamentlich Gläubigen und neutestamentlich Gläubigen. To jest miejsce, w którym obecnie nie ma różnicy pomiędzy wierzącymi ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Der Unterschied wird in Zukunft gesehen, wenn die Hochzeit des Lammes stattfindet. Ta różnica będzie wtedy, gdy odbędzie się wesele baranka. To będzie w przyszłości. Aus dem dritten Himmel steht dreimal, dass Gott direkt gesprochen hat. Z tego trzeciego miejsca Bóg trzykrotnie przemówił. Bei der Taufe des Herrn Jesus kam eine Stimme aus dem Himmel. Przy chrzcie Pana Jezusa rozległ się głos z nieba. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe. Z tego trzeciego nieba to jest głos, który mówi, to jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Auf den Berg der Verklärung kam die Wolke heran. Na Górze Przemienienia, ten obłok. Die Shechina, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Shechina, tak się nazywa. To jest obłok. Na obłok, ten, to jest obraz chwały Bożej. Und aus diesem Bereich heraus hat Gott wieder aus dem Himmel gesprochen. I również z tego obszaru Bóg ponownie przemówił. Hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. To jest Syn mój umiłowany. Ihn höret. Jego słuchajcie. Und in Johannes 28, als der Herr Jesus den Tempel verlassen hatte, Johannes 8, 12, Vers 28. W Jana 12, 28, jak Pan Jezus opuścił świątynię, sagt der Herr Jesus zum Himmel, zum Vater im Himmel, on powiedział Pan Jezus do Ojca, który był w niebie, verherrliche dich. Und der Vater spricht aus dem Himmel. Ich habe meinen Namen verherrlicht und werde ihn wiederum verherrlichen. Wir hören auch ein paar Mal, dass der Himmel sich geöffnet hat. Bei der Taufe kommt die Taube und setzt sich auf den Herrn Jesus. Podczas chrztu otworzyło się niebo i spoczęła na nim gołębica. Sie kommt aus diesem Himmel heraus. Ona przyszła z tego nieba.
Oder auch die Engel, hat der Herr Jesus gesagt, steigen demnächst auf, aus dem Himmel auf die Erde und zurück. I z tego nieba będą wstępować aniołowie i wstępować. Auch sieht Stephanus den Himmel geöffnet. Również Stefan widział niebo otwarte. Und sieht da den Herrn Jesus bei dem Thron stehen. I widział Pana Jezusa stojącego przy tronie. Und in Offenbarung 19 wird der Himmel geöffnet. Księdze Objawienia, 19 rozdział, jest otwarte niebo. Und der Herr Jesus kommt heraus auf einem weißen Pferd reitend. I tam widzimy Pana Jezusa siedzącego na białym koniu. Und das ist der Augenblick, wo wir mit ihm zurück auf die Erde kommen. To jest moment, chwila, w którym my razem z nim przyjdziemy tu na tą ziemię. Wo das Friedensreich aufrichtet. Kiedy on założy Królestwo Pokoju. Dass wir mit ihm dann vom himmlischen Jerusalem aus verwalten. Które będziemy z tego niebiańskiego Jeruzalem zarządzać. So ist der dritte Himmel, das Paradies. Tak, te trzecie niebo jest rajem. Vom Paradies hören wir, dass es durch den Herrn Jesus gekennzeichnet ist. Ten raj jest nacechowany Panem Jezusem. Wir hören nicht, wie es da genau ist. My nie wiemy, jak tam dokładnie jest. Aber wir hören, dass es besser ist, ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn zu sein. Ale my czytamy, że o wiele lepiej jest być poza ciałem tam w górze u Niego, als weiter auf der Erde zu leben. Niż być tu dalej na tej ziemi. Wenn wir ins Paradies gehen, gehen wir zu unserem Herrn. Jeśli my idziemy do raju, to idziemy do naszego Pana. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt zu dem Mann in großer Not, Pan Jezus, wisząc na krzyżu, powiedział do tego mężczyzny, który był heute wirst du bei mir im Paradies sein. Ty będziesz również dziś ze mną w raju. Wenn wir von der Erde gehen werden und gläubig sind, jeśli my odchodzimy z tej ziemi i jesteśmy wierzący, werden wir bei Jesus sein. Będziemy z Panem Jezusem. Und der Apostel Paulus, der viel gelitten hat, sagt in Philipper 1, Paweł, który tak wiele wycierpiał, mówi w Filipian w pierwszym rozdziale. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Ja, chcę rozstać się życiem i iść do Pana, gdyż to jest o wiele lepiej. Wir werden also sein bei dem Herrn Jesus Christus. A więc my będziemy u Pana Jezusa Chrystusa. Jesus ist sein Sohn, den er als, sein Name, den er als Mensch bekommen hat. Jezus to jest imię, które on otrzymał będąc na tej ziemi człowiekiem. Christus ist sein Königsname, dass er einmal über die ganze Erde herrschen wird. Chrystus to jest imię, które mówi o jego o tym, że on będzie zarządzał. Und Herr ist sein Name, den Gott ihm gegeben hat im Himmel, als er verherrlicht wurde. A Pan to jest imię, które otrzymał, jak uwielbił od Boga, jak on go uwielbił. Das ist das Wesentliche, dass wenn wir ins Paradies kommen, wir bei dem Herrn Jesus Christus sind. To jest zasadnicze, że jeśli my odejdziemy z tej ziemi, to będziemy w raju z Panem Jezusem Chrystusem. Daniel 12 sagt, dass wenn wir sterben, unsere Leiber in der Erde schlafen. W Daniela czytamy, że jeśli odchodzimy z tej ziemi, to nasze ciała śpią w ziemi. Im Paradies sind wir ohne Leib. W raju jesteśmy bez naszych ciał. Den neuen Leib empfangen wir bei der Auferstehung oder bei der Verwandlung, die dann stattfinden wird. Nowe ciała otrzymamy przy pochwyceniu. Aber wenn wir im Himmel bei der Verwandlung, bei der Auferstehung. Podczas przemienienia, jeśli Pan po nas przyjdzie, albo przy pochwyceniu, tak. Die zwei Sachen. Bei der Entrückung und Verwandlung, die unsere Leiber werden verwandelt. Tak, przy pochwyceniu będziemy przemienieni. Wenn wir da im Himmel ankommen, können wir Mitteilungen hören. Jeśli my tam przyjdziemy, będziemy mogli słyszeć nowiny. Paulus sagt, er hat Worte gehört. Und Paweł
mówi, ja słyszałem tam słowa. Als Saul den Samuel bei der Zaubern von Endor aus diesem Bereich kurz zurückholte. Jak Saul wywołał przez tą wróżkę z Endor Samuela. Weil Gott das erlaubte. Gdyż Bóg do tego dopuścił, zezwolił na to. Hat Samuel erzählt, was in den nächsten Tagen passiert. Samuel powiedział, co się w następnych dniach wydarzy. Er hat das im Paradies alles gehört. On wszystkiego tego dowiedział się w raju. Als Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung mit dem Herrn Jesus sprachen. Jak Pan Jezus na górze przemienienia rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem. Da haben sie mit dem Herrn Jesus über den Ausgang gesprochen, den er in Jerusalem nehmen sollte. To oni mówili o tym, co się wydarzy w Jerozolimie. Sie haben mit ihm über die Kreuzigung gesprochen. Oni rozmawiali o ukrzyżowaniu. Woher wussten sie das? Skąd oni o tym wiedzieli? Als sie starben, wussten sie nichts davon. Jak oni umarli, to oni nic z tego nie wiedzieli. Ich muss sagen, als Mose starb und Elia entrückt wurde, wussten sie nichts davon. Ja, powinien powiedzieć, jak Mojżesz umarł i Elia został pochwycony. Aber sie haben nic o tym nie wiedzieli. Aber sie haben das da gehört. Ale oni tam w raju o tym wszystkim słyszeli. Wenn wir da im Paradies ankommen, können wir auch Fragen stellen. Jeśli my będziemy w raju, możemy zadawać pytania. Dafür brauchen wir nicht unsere Zunge und unseren Körper. Dlatego nie potrzebujemy naszego języka. Wir können auch die anderen sehen und erkennen. A będziemy mogli rozpoznać innych. Auch wenn sie keinen Leib haben. Pomimo tego, że nie posiadają ciała. Gott öffnet unserer Seele und unserem Geist diese Fähigkeit. Bóg otworzy nam nasze zdolności do tego. In Offenbarung 6 sieht man Seelen unter dem Altar, die stellen Fragen und bekommen Antworten. Widzimy, jak oni przy tym ołtarzu zadają pytania i otrzymują odpowiedzi. Vielleicht hat mancher hier in der letzten Stunde viele Fragen an Gott. Być może ktoś, kto ma, znajduje się tutaj w tym pomieszczeniu, ma wiele pytań do Boga. Im Paradies bekommen sie Antworten. W raju będą one wszystkie, będą na wszystkie na wszystkie pytania będzie odpowiedziane. Im Paradies ist es weit besser als hier. W raju jest o wiele lepiej niż tu na ziemi. Wir behalten unsere Identität. Ale my będziemy posiadać dalej naszą tożsamość. Im Paradies ist Matthäus noch Matthäus. W raju Mateusz będzie dalej Mateuszem. Und Robert Robert. A Robert Roberte. Denn der Lazarus, dieser Kranke, der war im Paradies auch der Lazarus. Gdyż Łazarz, który był w raju, on był dalej Łazarzem. Der Herr Jesus wird uns auch mal neue Namen geben. Pan Jezus da nam nowe imiona. Aber wir behalten auch unsere Erinnerungen. Ale my będziemy posiadać nasze wspomnienia. Selbst die Leute, die in den Hades gehen. Również ci ludzie, którzy idą do Hadesu. Der reiche Mann wusste genau um seine Brüder und dass die ungläubig waren. On dokładnie wiedział, ten mąż, bogaty mąż, on wiedział, że jego bracia byli niewierzący, gdzie poszli. Das jetzige Leben geht nicht weg. To nasze życie tu na ziemi nie przemija wszystko. Es wird nur von dem Herrn Jesus später mal geordnet. To później będzie przez Pana wszystko ustanowione. Und am Richterstuhl werden dann alle die traurigen Erinnerungen, die wir haben, von Gott weggewischt. A wszystkie smutne wspomnienia będą przed Panem zabrane. Gott wird jedes Pana zabrane. Von den Augen abwischen. On zetrze wszelką łez. Im Paradies erkennen wir andere Gläubige. W raju rozpoznamy wszystkich wierzących. Es braucht uns keiner sagen, wer Mose ist. Nikt nie będzie musiał nam powiedzieć, kto to był Mojżesz. Wenn wir Mose da sehen, dann wissen wir einfach, das ist Mose. Jak zobaczymy Mojżesza, to będziemy wiedzieli, to jest Mojżesz. Und das ist Eva. A to jest Eva. Eva. Eva ist nicht auf einmal ein Mann. Eva, to nie jest jakiś mężczyzna. Und Maria, die Mutter Jesu, ist nicht auf einmal ein Mann. A Maria to też nie będzie, nie stanie się nagle mężczyzną. Wir werden zwar später nicht mehr heiratet und verheiratet sein. My wprawdzie nie będziemy się tam pobierać, ani nie będziemy
w związkach małżeńskich. Das war eine Sache für diese Erde. To była rzecz, która jest powiązana z tą ziemią. Aber im Paradies ist das alles noch gegenwärtig. Ale odnośnie tego, co jest w raju, to jest wszystko przemijające. Und da erleben wir den Herrn Jesus so, wie wir ihn noch nie erlebt haben. I tam doświadczymy Pana, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyliśmy. Und die, die dahin gegangen sind. A ci, którzy tam już poszli, są. Die sehen ihn jetzt schon. Oni już go tam oglądają. Und wir sind auf dem Weg ins Paradies. A my jesteśmy na drodze do raju. Oder auf dem Weg, wenn der Herr Jesus kommt und uns entrückt. Albo na drodze, jeśli Pan przyjdzie i nas pochwyci. Auf dem Weg in seine Gegenwart und ins Vaterhaus. To w jego obecność i do domu Ojca. Diese Unterscheidungen macht die Bibel über die Himmel. Te różnice przedstawia nam Słowo Boże. Der Vorhof, die materielle Schöpfung, wo das Kreuz stand. Ten dziedziniec materialny, niebo, gdzie stał krzyż w Golgocie. Das Heiligtum, wo Gott gedient wird. Miejsce święte, gdzie służy się Bogu. Und das Allerheiligste. I te miejsce najświętsze. Wo es keine Sünde gibt. Tam, gdzie nie ma grzechu. Das Paradies. Raj. Den dritten Himmel. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz einige Gedanken sagen zu Orten oder Zuständen, die in der Bibel gesagt werden. Ich möchte powiedzieć na koniec odnośnie miejsc albo stanów, które znajdujemy w Słowie Bożym. Im Alten Testament gibt es das Wort Sheol. W Starym Testamencie znajdujemy określone słowo Sheol. Im Neuen nicht. W Nowym Testamencie nie. Sheol heißt einfach das Unwahrnehmbare. Sheol oznacza Sheol Hades to jest to samo. Unwahrnehmbar oder ja, das nicht was man nicht wahrnehmen kann. To coś, co nie można wziąć poważnie. Als Jakob dachte, dass Josef tot war, hat er gesagt, ich werde ihm folgen in den Sheol. Jakob. Als Jakob dachte, Josef wäre von wilden Tieren gefressen, da sagt er, mein Haupt. Jakob usłyszał, że Josef został szarpany przez dzikiego zwierza, to on powiedział, ja pójdę do niego do Sheol. Jakob war ein gläubiger Mann. Jakob był wierzącym człowiekiem. Von der Rotte Koras, die sich gegen Mose und Aaron auflehnte. Z buntu Korego, ci, którzy się sprzeciwili. Wird erzählt, dass die Erde aufging und sie lebendig in den Sheol fuhr. To jest napisane, że ziemia się rozstąpiła i oni żywcem zostali pogrzebani do Sheol. In Sheol wird nicht unterschieden zwischen Gläubigen und Ungläubigen. W Sheolu nie ma rozróżnienia pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi. Das heißt einfach, man ist aus der sichtbaren Schöpfung herausgegangen an einen Ort, wo man sie nicht mehr sieht. To jest określenie mówiące o tym, że zostali zabrani z tego widzialnego, materialnego świata do niewidzialnego. Deshalb wird Sheol auch für Grab gebraucht. Dlatego też Sheol jest używany w połączeniu z grobem. Im Neuen Testament gibt es das Wort nicht. W Nowym Testamencie nie znajdujemy już tego określenia. Im Neuen Testament hören wir dafür vom Hades und vom Paradies. W Nowym Testamencie natomiast słyszymy o Hadesie i Raj. Der Hades ist ein Aufenthalt für Seelen, die ungläubig sind. Gdyż Hades jest miejscem, w którym znajdują się ludzie niewierzący. Von kein an werden sie da gesammelt. Oni tam są gromadzeni. Das auch Hitler. Tam również das Herodes, das Judas. Hitler, Herod, Judas. Da sind sie alle und leiden pein. Oni tam się znajdują i cierpią męki. Das Wort Hades heißt ohne sehen dahin dämmern. Hades oznacza dämmern.
Dass einfach die Zeit vergeht, dass sie nicht mehr richtig leben, dass sie in Qualen sind. Die werden dort aufbewahrt bis zum Gericht. Und am weißen Thron, wenn die Ungläubigen alle da herauskommen, wird dieser Zustand Hades in den Feuersee geworfen. Und von den gläubigen Personen haben wir gelesen, dass sie ins Paradies gehen. Von Abel anfangend werden alle da gesammelt. Und sie ruhen da aus in der Nähe Gottes und des Herrn Jesus. So dass wir sagen können, der Scheol des Alten Testamentes wird durch die Offenbarung des Neuen Testamentes auf der einen Seite zum Hades und auf der anderen Seite zum Paradies. Tak ten starotestamentowe określenie Sheol jest przez objawienie nam w Nowym Testamencie z jednej strony miejscem Hadesu, przebywania ludzi niewierzących, jak i raju ludzi, którzy są wierzący. Dann wird in der Bibel über den Feuersee gesprochen. I w Słowie Bożym jest mowa o jeziorze ognistym. Das ist ein schrecklicher Ort. To jest straszne miejsce. Er ist bereitet für den Teufel und seine Dämonen. On jest przygotowany dla szatana i jego demonów. Aber auch die Menschen, die in Sünde gefallen sind und nicht zurückkommen zu Gott. Ale również i ci ludzie, którzy nie przyszli do Boga. Obwohl Gott es so einfach gemacht hat. Man muss nur die Sünde bekennen, dann kann man zu ihm zurückkommen. Pomimo tego, że Bóg uczynił to takim prostym. Należy jedynie wyznać mu swoje grzechy i ma się przystęp do niego. Er wird auch in den Feuersee geworfen. Taki człowiek, który się nie wyznał swoich grzechów, też znajdzie się w tym jeziorze ognistym. Doch das ist Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit. A tam jest cierpienie od wieczności do wieczności. Das Schrecklichste ist, dass Gott da nicht mehr ist. A najstraszniejszą rzeczą jest, że tam nie ma Boga. Dass Gott das abschließen wird. Bóg zamknie to. Dann gibt es noch die neue Erde und den neuen Himmel. Ale istnieje nowe niebo i nowa ziemia. Das, was Gott geschaffen hat und was durch die Sünde verunreinigt worden ist. To, co Bóg stworzył i zostało zanieczyszczone przez grzech. Das wird mit gewaltigem Geräusch vergehen. To trzaskiem przeminie. Dazu gehört diese Erde. Do tego należy również i ta ziemia. Dazu gehört die Luft um die Erde herum. Do tego należy również i ta atmosfera. Denn der Satan ist der Fürst der Gewalt der Luft. Satan jest mocarzem, który rządzący w powietrzu. Und dazu gehört auch der verunreinigte Himmel durch den Fall Satans. Przez to jest też, przez wpadek Szatana jest niebo zanieczyszczone. Mit gewaltigem Geräusch wird das alles mal vergehen. Z wielkim trzaskiem wszystko to przeminie. Und dann macht der Herr Jesus alles neu. Wtedy wszystko uczyni Bóg nowym. Er macht eine neue Erde. On uczyni nową ziemię. Ohne Wasser. Bez wody. Die nicht mehr vergehen wird. Która nigdy nie przeminie. Die ewig bleibt. Która będzie trwała wiecznie. Und er macht auch einen neuen Himmel. I on uczyni nowe niebo. Und dann wird zwischen Erde und Himmel alles ganz offen sein. I wtedy będzie pomiędzy niebem a ziemią wszystko otwarte. Auf der neuen Erde leben alle die Menschen, die nicht zur Versammlung gehören. A na tej ziemi będą żyć ci, którzy nie należą do zgromadzenia. Und da ist ein Austausch mit den Engeln im Himmel. I tam będzie odbywała ta wymiana z aniołami. Und die Gläubigen, die zur Versammlung gehören. A wierzący, którzy należą do zgromadzenia. Die werden immer so sein, als ob sie aus dem Himmel auf die Erde gehen. Będą tak, choćby oni z tego nieba ciągle schodzili na tę ziemię. Sie werden zum Himmel gehören. Oni będą należeć do nieba.
Aber sie werden auch auf der neuen Erde Umgang mit den Menschen haben. Ale oni będą również mieli styczność z ludźmi, którzy są na nowej ziemi. Und Gott wird durch die Versammlung die Ordnungen auf der neuen Erde von Ewigkeit zu Ewigkeit aufrechterhalten. Und Gott wird durch die Versammlung auf der neuen Pan będzie przez zgromadzenie wszystkim zarządzał. Die Ordnungen von Ewigkeit zu Ewigkeit aufrechterhalten. One będą, on będzie przez całą wieczność nad tym panował. Lasst mich ein letztes Wort zum Vater auswählen. Pozwólcie, że powiem ostatnie słowo do Domu Ojca. Das Vaterhaus ist ein Ort, ein Zustand, der nie geschaffen wurde. Dom Ojca jest tam stan, który nie był nigdy stworzony. Da hat immer Gott gelebt. Tam zawsze mieszkał Bóg. Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Dort ist nie ein Engel gewesen. Tam nie był nigdy żaden anioł. Nie ein geschaffenes Wesen. Nigdy żadna stworzona istota. Aber wenn der Herr Jesus nach der Entrückung ale kiedy Pan Jezus po pochwyceniu in den Himmel geht, udaje się do nieba und alle Gläubigen von Adam an den Herrlichkeitsleib haben, wszyscy począwszy od Adama mają te ciało chwały, dann werden wir einen Leib bekommen, der Gleichförmigkeit dem Leibe der Herrlichkeit des Herrn Jesus. To i my otrzymamy ciało podobne do ciała, które miał Pan Jezus. Und dann nimmt der Herr Jesus die Gläubigen der Versammlung Pan Jezus weźmie wierzących zgromadzenie mit ins Vaterhaus. Razem do domu Ojca. Wir haben durch den Herrn Jesus die Natur Gottes empfangen. My przez Pana Jezusa otrzymaliśmy naturę Bożą. Der Heilige Geist hat bei der Bekehrung Wohnung in uns genommen. A podczas nawrócenia Duch Święty zamieszkał w nas. Und er bleibt in Ewigkeit bei uns. On, Bóg Święty, on będzie mieszkał, pozostanie w nas na wieki. Und dann tritt der Herr Jesus vor Gott. I Pan Jezus przystąpi do Boga. Und wird sagen, siehe ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Oto dzieci, które ty mi dałeś. Und wir dürfen im Vaterhaus sein. I my będziemy mogli być w domu Ojca. Wir werden mit dem Herrn Jesus im tausendjährigen Reich im himmlischen Jerusalem und auf der Erde sein. My będziemy podczas tysiącletniego królestwa w tym niebieskim Jeruzalem panować. Wir werden im ewigen Zustand in dem neuen Himmel und in der auf der neuen Erde sein. W wiecznym stanie będziemy na tym nowej ziemi i nowym niebie. Aber unser Zuhause wird sein als Kinder im Haus des Vaters. Ale nasz dom będzie w domu Ojca. Der Jesus hat gesagt, das sind viele Wohnungen. Gdyż Pan Jezus powiedział, tam jest wiele mieszkań. Er hat nicht gesagt, das sind Zellen, wie die Mönche das haben. To nie jest jakaś izdebka, jak mają to mnichowie. Das sind wunderbare Wohnungen. Das sind Apartments für jeden von uns. Tam są mieszkania, tam są apartamenty dla każdego z nas. Da werden wir uns wohlfühlen. Tam będziemy się czuć dobrze. Der Jesus hat dem Vater einen Wunsch geäußert, als er in Jerusalem in der Nacht betete. Gdyż Pan Jezus wyraził swoje życzenie do Pana, do Boga, gdy się w nocy modlił. Hat gesagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Boże, ja chcę, aby ci, których ty mi dałeś, oglądali chwałę moją. Das kommt näher. I to przybliża się. Ich will aufhören mit einem Bild von dem Vaterhaus. Ja chciałbym zakończyć z pewnym obrazem domu Ojca. Wir dürfen uns das Vaterhaus nicht irgendwo hinter einem Stern vorstellen. Nie możemy sobie wyobrazić domu Ojca gdzieś schowany za jakąś gwiazdą. Orte kennen wir von der materiellen Schöpfung her.
miejsca znamy z porządku stworzenia. Vielleicht darf ich mit dem Bild versuchen, euch zu erklären, was ein Zustand ist. Ja, chciałbym wam to przybliżyć na obrazie pewnego stanu. Da hat ein König einen Sohn, der heiraten möchte. Tam pewien król powiedział do swojego syna, który chciał się pobrać. Und der Sohn fährt und holt die Braut ins Schloss, um mit ihr zu heiraten, um mit ihr Hochzeit zu feiern. Syn książę pojechał, aby zabrać tą oblubienicę i przywieźć ją do zamku, aby się z nią pobrać. Wenn die Kutsche ins Schloss hineinfährt, stehen alle Bediensteten da. A kiedy ta kareta wjeżdża na dziedziniec zamku, wszystkie sługi stoją na baczność. Die hohen Beamten des Königs. Wszyscy wysoko postawieni urzędnicy króla. Die über die Finanzen sind und die über das Volk sind. Ci, którzy zarządzają finansami, ci, którzy sprawują rządy nad ludem. Da steht Mose und da steht David und da steht Josua, da stehen sie alle. Tam stoi Mojżesz, tam stoi Jozue, tam stoją oni wszyscy. Menschen, denen man gerne Ehre bringt. Mężowie, którym chciałby się oddać cześć. Die im Schloss ihr Ein- und Ausgehen haben und Verwaltungsaufgaben haben. Ci, którzy zarządzają całym zamkiem. Aber wenn der Sohn mit seiner Braut hereinfährt, kommt jemand ganz anderes. Ale kiedy przyjeżdża ten syn z tą oblubienicą, to wychodzi zupełnie inny. Die Braut gehört zur Familie. Ta oblubienica należy do rodziny. Da geht es gar nicht um die Herkunft. Dann nie chodzi wcale o pochodzenie. Sie wird jetzt die Braut des Sohnes des Königs. Ona będzie syn, córką, żoną syna króla. Und wenn sie in das Schloss hineinziehen, kiedy oni zamieszkają w zamku, dann gibt es auf einmal Türen, an denen steht privat. Tam znajdzie się, są drzwi, na których znajduje się napis strefa prywatna. Versteht ihr, da geht kein Mose hinein. Tam rozumiecie to, tam nie wchodzi, tam nie ma dostępu Mojżesz. Da geht auch Gabriel nicht hinein. Tam też nie wejdzie Gabriel. Das ist privat. To jest prywatne. Das ist Familie. To jest rodzina. Aber dieses Mädchen, die jetzt Königin wird. Ale ta, ta niewiasta, która stanie się królową, für die öffnen sich die privaten Räume. Dla niej zostają otwarte te wszystkie prywatne pomieszczenia. Wo die Familie des Königs sich aufhält. Tam, gdzie, gdzie przebywa rodzina królewska. Sie kann mit ihrem Mann durch alle Räume des Schlosses gehen. Ona może z swoim mężem chodzić przez wszelkie pomieszczenia zamku. Sie kann sich die Parkanlagen ansehen. Ona może sobie zwiedzać park, aber, jest obok zamku. Aber am schönsten sind die Räume der Familie. Ale najpiękniejsze są te pomieszczenia rodziny. Versteht ihr dieses Bild? Ale rozumiecie ten obraz? Die Räume der Familie sind das Vaterhaus. Te pomieszczenia rodziny są tym domem Ojca. Da sind wir mit dem Herrn Jesus und dem Vater verbunden. Tam jesteśmy z Panem Jezusem i Ojcem połączeni. Aber Gott, der Vater, der uns den Herrn Jesus geschenkt hat, ale Bóg Ojciec, który podarował nam Pana Jezusa, wird mit ihm uns auch alles schenken. Podaruje nam w nim wszystko. Welch einen Vater haben wir. Jakże wspaniałego mamy Pana. Wie groß ist sein Sohn, der Herr Jesus. Jakże potężny i wielki jest Jego Syn, Pan Jezus. Wie dürfen wir uns freuen auf den Himmel. Jakże możemy cieszyć się z tego nieba. Und auf das Haus des Vaters. I jak również z domu Ojca, który nas oczekuje.